Witam na kolejnych wędrówkach po Opolu. To 14. część. Dzisiaj obejrzymy sobie zoo w Opolu. Tutaj jest pokazane, gdzie ono jest. Na wyspie Bolko się mieści. Na części wyspy Bolko oczywiście. O, tu jest pokazane, którędy będziemy wędrować, bo wędrówkę zaczniemy właśnie od parkingu. To jest przejście przez kanał Wiński i w tym momencie byśmy weszli właśnie na wyspę Bolko. Tu jesteśmy już na wyspie, no i zmierzamy w kierunku Bolko. A po co nam zoo w ogóle? No niektórzy twierdzą, że to jest niewola dla zwierząt i faktycznie no zwierzęta są w niewoli. Ale obecne ogrody zoologiczne są na tyle rozwinięte, że pomagają i w rozmnażaniu się zwierząt, zwłaszcza gatunków zagrożonych wyginięciem. I nawet są zwierzęta, które na wolności już nie żyją. Także ogrody zoologiczne są potrzebne, a każdy ogród w tej chwili stara się stworzyć warunki jak najbliższe tym naturalnym. Także myślę, że mimo wszystko ogrody zoologiczne są potrzebne. No tu widzimy główne wejście do ogrodu zoologicznego. Stamtąd właśnie przyszliśmy. No i wchodzimy. Obecny pawilon powstał nie tak dawno. Tu widzieliśmy plan ogrodu zoologicznego. No i jesteśmy już wewnątrz ogrodu. Słychać żaby. Na samym początku są właśnie takie jakby stawy, gdzie żaby sobie pływają. No i na ponieważ jest to okres lęgowy, no to i sobie nawołują się na mnie. Tu jesteśmy przy klatce marmozety białoczelnej. A tutaj widzimy, że teren ogrodu jest bardzo zielony, jest mnóstwo roślin. To nie tylko zwierzęta, ale właśnie rośliny, gdzie można spędzić piękny czas, odpoczywając sobie i wdychając świeże powietrze. O tej porze, a zdjęcia kręciłem w czerwcu 2020 roku, jak widać, jest mnóstwo też kwiatów. Nie znam się na gatunkach kwiatów, ale niektóre są naprawdę piękne. Są porobione takie sztuczne wodospady. To widzimy teren małp. Tam między innymi są goryle, które za chwilę zobaczymy. A tutaj widać kolejny staw. No właśnie, goryle nam się pojawiły. Na wybiegu swoim ja się doliczyłem trzech goryli, ale może jest ich więcej. To wszystko jest wybieg dla goryli. Można ten wybieg obejść i zobaczyć goryle z różnych stron. To zwierzęta najbardziej zbliżone do nas, do ludzi. Także warto z nimi żyć w przyjaźni. To jest jedna ze ścieżek, a raczej alejek, bo jak widać, tak powiedziałem, mnóstwo zieleni, mnóstwo roślin. To jeszcze też wybieg dla goryli. Widać tam pod dachem właśnie, że sobie siedzą. A to już kolejne zwierzę. Nazywa się wikunia. Jak widać, wody też jest sporo na terenie ogrodu zoologicznego. Także powietrze jest dość wilgotne.
No i tu mamy jednego z przedstawicieli kotów, czyli Pumę. No i na odmianę ryby, które pływają w stawie. A to jest widoczna małpa o nazwie Bongo. No i znowu mamy plan ogrodu zoologicznego. Tutaj dochodzimy do takiej alei, gdzie rosną właśnie kwiaty. Jak powiedziałem, ja się nie znam na kwiatach. To są chyba azalie, ale mogę się mylić. No i tu widać jednego z największych przedstawicieli ptasich rodzin, czyli kondora. Żyjący w Andach. Bardzo pożyteczny ptak, bardzo duży. No tutaj z niewoli niestety nie może pokazać swoich możliwości. No i doszliśmy z drugiej strony do tej alei pełnej kwiatów. I będziemy szli dalej. Jeszcze zahaczymy o kolonie flamingów, czyli inaczej zwanych czerwonakami. Na wolności sobie chodzą i brodzą, i no oczywiście ich pożywieniem głównym są ryby. Od czego pan nie jadę? Dziękuję wzajemnie. Tu jesteśmy w tej chwili na terenie takiego ogrodu niby botanicznego z nazwami roślin, które rosną, ale to jest taki bardzo mini ogródek. Szkoda, że nie ma większej powierzchni. Po terenie ogrodu chodzą na wolności pawie. To była oczywiście samica, a za chwilę zobaczymy o samca. Niestety nie chciał rozłożyć ogona, ale i tak miał piękny ogon. Tutaj dochodzimy po lewej stronie do wybiegu wilka, naszego wilka, który no tutaj akurat jest w niewoli, więc sobie siedzi osowiały, bo nie ma co robić. Ale piękne zwierzę. Tutaj widzimy budkę, gdzie mieszka sobie jeden z przedstawicieli lemuru, mokok. Bardzo miłe zwierzątko, ale lubi chodzić po drzewach i raczej do ludzi się nie zbliża. No i dalej idziemy w głąb ogrodu zoologicznego. I na tym dzisiaj byśmy skończyli naszą wędrówkę. Zapraszam na dalszy ciąg.